Cześć! Z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Dziś mam dla Was kolejny przepis. Kolejny przepis na słodycze, ponieważ ten blog w głównej mierze opiera się na tych epickich, cudownych, wegańskich i no zdrowych, można powiedzieć zdrowych słodyczach. Nie powiem, że dzisiejszy przepis to jest po prostu najzdrowszy przepis na tej planecie, ale nie jest też najgorszym przepisem. Jest to bomba kaloryczna, nie będę zaprzeczać. Aczkolwiek jest to fenomenalna i fantastyczna bomba kaloryczna. Jest to ciasto, raczej nazwałabym to takim ciastem kostką. Spód to jest taki czekoladowy spód, lekko chrupiący. Następna warstwa to jest warstwa karmelowa. Taka gęsta, ciągnąca i bardzo satysfakcjonująca warstwa karmelu. Wyżej znajduje się warstwa z nerkowców. Uff. Nerkowce i karmel i czekolada to jest po prostu cudo, najlepsze połączenie na świecie. No a na samej górze jest jeszcze polewa czekoladowa, żeby po prostu dopełnić wszystkiego. Tak więc nazwałabym to taką karmelowo-czekoladowo-nerkowcową kostką. Jest to kostka po prostu, która mam wrażenie, że spadła z niebios. Przynajmniej tak smakuje. Smakuje niebiesko, smakuje pysznie. Więc polecam Wam bardzo serdecznie. Przygotowanie nie jest zbyt trudne, jak sami zobaczycie, za sekundę. Polega tylko na zblendowaniu składników, tak jak w sumie w prawie wszystko na tym blogu. Bez blendera no, nie da rady, aczkolwiek jest to praktycznie chyba tylko jeden sprzęt, który potrzebujecie. Możecie to zrobić ciasto w takiej dużej formie, możecie też zrobić takie mniejsze babeczki, obojętnie jak chcecie. Możecie nawet zrobić w kształcie jakichś, nie wiem, zwierzątek, czegokolwiek. Podejrzewam, że będzie to jedno z lepszych wegańskich, surowych ciast bezpieczenia. Naprawdę jestem z siebie bardzo dumna, że udało mi się wymyślić taki majstersztyk i bardzo chętnie podzielę się z Wami przepisem. Tak więc zapraszam do mojej kuchni. W małym garnuszku umieść twardą część mleczka kokosowego i podgrzewaj, aż się rozpuści. Następnie dodaj ksylitol, olej kokosowy oraz syrop z agawy. Nie zapomnij również o szczypcie soli. Gotuj na średnim ogniu, aż masa zacznie przybierać lekko karmelowy kolor. Pamiętaj o tym, by cały czas mieszać masę, by się ona nie spaliła. Gotuj przez około 20 minut. Po tym czasie będzie znacznie bardziej gęsta i będzie miała ciemniejszy kolor, tak jak karmel. Po 20 minutach gotowania wyłącz karmel z gazu i dodaj masło orzechowe. Pamiętaj o tym, by było to masło orzechowe kremowe, ponieważ takie według mnie pasuje najlepiej do tego ciasta. Wymieszaj energicznie, aż wszystko się dokładnie połączy. Gotową masę odstaw do wystygnięcia. W tym czasie przygotuj spód ciasta. Wystarczy tylko zblendować daktyle, olej kokosowy, kakao, mleko roślinne, syrop z agawy oraz mąkę owsianą. Dodaj również odrobinę soli, by jeszcze bardziej podkręcić smak. Gdy masa będzie jednolita i klejąca, należy wyłożyć nią dno formy, a następnie wyłożyć wcześniej przygotowany i ostudzony karmel. Całość włóż do lodówki, aż lekko zgęstnieje. W tym czasie zrobimy masę z nerkowców. W tym celu należy umieścić w blenderze wcześniej namoczone orzechy nerkowca, dodać syrop z agawy, 2 łyżki soku z cytryny, wanilię, sól oraz olej kokosowy. Wszystko należy zblendować na jednolitą, gęstą i maksymalnie kremową masę. Mówię maksymalnie kremową masę, ponieważ to, jak bardzo ona będzie kremowa, będzie zależało od mocy Twojego blendera i od czasu, jaki poświęcisz na blendowanie. Postaraj się jednak jak najbardziej, ponieważ im bardziej kremowa masa, tym ciasto będzie lepsze i bardziej delikatne. Gotową masę z nerkowców przełóż na przygotowane ciasto i znów włóż do lodówki. W
tym czasie przygotujemy czekoladową polewę. Należy więc tylko stopić czekoladę oraz dodać stopiony olej kokosowy. Czekoladę i olej kokosowy energicznie wymieszaj, aż oba składniki się połączą. Gdy uzyskasz czekoladową polewę, wylej ją na wcześniej przygotowane ciasto. Gotowe ciasto włóż do lodówki, najlepiej na całą noc, ponieważ wtedy stężeje i będzie się łatwo kroić. Następnie wyłóż je z formy i pokrój na równe kosteczki. Ciasto należy przechowywać w lodówce, ale również poradzi sobie bez lodówki przez kilka godzin. Pamiętajcie jednak, że to ciasto naprawdę potrzebuje całej nocy w lodówce, by stężało i by było możliwe jego pokrojenie. Dlatego naprawdę warto się wstrzymać i po całej nocy spędzonej w lodówce możecie się delektować waszą karmelowo-nerkowcowo-czekoladową kostką. Możecie nazwać ją jak chcecie. Z pewnością wam zasmakuje. Kostka jest bardzo, bardzo sycąca i naprawdę jeden taki kawałek potrafi nasycić nawet największego słodkiego łasucha. Dobra kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta turbo kostka wam się spodobała i że wypróbujecie ten przepis, ponieważ naprawdę warto. Jest to strzał w dziesiątkę na każdą imprezę, przyjęcie, niespodziankę lub dla bliskiej osoby lub w ogóle dla was samych. Bez problemu możecie zamrozić to ciasto. Po prostu przygotujcie je, najlepiej pokroicie na kawałki i zamrozić te kawałki, które chcecie. Wtedy będziecie mieć ten fantastyczny słodycz na czarną godzinę, gdy nagle poczujecie głód cukru. Ale w sumie prawdziwego cukru tu nawet nie ma, więc po prostu głód słodkości. No, więc polecam wam bardzo serdecznie, zerknijcie oczywiście na mojego Facebooka i na mojego Instagrama. Polecam wam również mojego e-booka z przepisami, który no, już nie będzie niedługo w sprzedaży, ale no i widzimy się następnym razem. Następny przepis to będzie przepis na konkretnie, co mogę wam z pewnością obiecać. Tak więc koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i czekajcie na więcej. Pa, pa!